Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Kręcenie na biodrach może być bardzo przyjemne i bezstresowe, jak się już je ogarnie. Element najważniejszy, czyli jakie kółko wybrać. Większe i cięższe będzie tutaj znakomitym wyborem. Dlaczego? Im większe hula, tym wolniejszy ma obrót, natomiast ciężar dodaje siły od środkowej. Dzięki tym dwóm czynnikom hula będzie Ci pomagać. Koło lekkie i małe, poniżej 90 cm średnicy, zdecydowanie nie pomaga. Uogólniając, hula w optymalnym rozmiarze to takie, które sięga do połowy kości miednicy, ewentualnie do pępka. Po więcej szczegółów zajrzyj na nasz tutorial Jak dobrać hula, część pierwsza oraz część druga. Mamy koło. Spłaszczamy je z dwóch stron. Widzisz? To jest trajektoria ruchu Twoich bioder. I teraz w zależności czy staniesz w taki, czy w taki sposób, Twoje biodra będą się poruszać z przewagą na bok-bok lub przód-tył. Oprzyj hula na plecach, ręce oparte płasko po obu jego stronach. Stań w wygodnej dla siebie pozycji. Dotyczy to zarówno szerokości rozkroku, jak i tego, czy stopy ustawisz obok siebie, czy jedna za drugą. Stopy mocno w podłogę, tak jakby stały w betonowych kapciach. Kolana lekko ugięte. Dobra, zabierzmy się w końcu za to kręcenie. Weź zamach i puść hula i pozwól mu spaść. To jest ilość obrotów, którą hula wykona wyłącznie dzięki pchnięciu. Teraz wprowadźmy biodra w ruch. Zamach, pchnięcie i jedziesz. Skręceniem na dowolnej części ciała jest tak, że albo ruch okazuje się dla nas naturalny i łapie się go szybko, albo trzeba podnieść to kółko pierdyliard razy, żeby za pierdyliard pierwszym w końcu nie spadło. Ta druga wersja jest częściej spotykana i jest absolutnie normalna, także uzbrój się w cierpliwość i podnieś hula z podłogi. Istnieje wiele błędów, przez które może Ci nie wychodzić, kilka już zaprezentowanych przez Emilię. Ale rozpatrzmy te błędy dokładniej. Po pierwsze, twist bioder. Rotacja bioder, zwana potocznie twistem, to przeciwdziałanie ruchowi koła. Najzwyczajniej je hamujesz. Miednica musi być ustawiona cały czas frontalnie, a biodra chodzą po wspomnianym wcześniej torze. Po drugie, zbyt duży ruch. Uważaj na gonienie koła, czyli wyolbrzymianie ruchu biodrami w ten sposób. Ruch staje się wtedy zbyt wolny i wygrywa grawitacja. Zepnij lekko mięśnie brzucha i pośladków. To powstrzyma Cię od rozlazłego ruchu i przyspieszy całą sprawę. Po trzecie, strona. Może po prostu to nie jest Twój kierunek. Spróbuj zakręcić w drugą stronę. Może okaże się to wygodniejsze. Po czwarte, źle dobrane hula. Czy masz pewność, że koło, którego używasz, nie jest za małe lub za lekkie? Jeżeli masz taką możliwość, ćwicz wszelkie kręcenia na jak największym kole, nawet do 100-110 cm. Dzięki temu będziesz mieć więcej czasu podczas jego obrotu. Im mniejsze i lżejsze kółko, tym szybszy i mocniejszy ruch należy wykonać. Wiesz już, jak ogarnąć temat kręcenia na biodrach. W następnym odcinku pokażemy kilka ćwiczeń, które poszerzą świadomość kontaktu hula-ciało.